też robię różne rzeczy jako aktorka i nie tylko, również jako reżyser, również prowadzę teatry amatorskie, również jako pisarka, więc tego jest dużo. Ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś sam z siebie jest tak aktywny i lubi pracę swoją i w ogóle pracę zawodową i z natury rzeczy jest aktywny, to się nie zmienia z wiekiem wcale. Przynajmniej ja tak odczuwam, że to jest absolutnie to samo przez całe życie, identycznie w moim przypadku ma miejsce. Serdecznie panią Laurę Łącz. Myślę, że nie muszę nikomu przedstawiać, kim pani jest, co pani robi, bo jest pani tak znaną osobą. Nam jest bardzo miło rozmawiać z panią jako osobą nominowaną w plebiscycie Flexi 21 osób na XXI wiek. Uzyskała pani niezwykłą ilość głosów swoich wszystkich wielbicieli, także bardzo, bardzo nam miło, bo wszystko to, co pani robi w swoim życiu, właściwie można by tym wszystkim obdzielić pewnie z 5 osób i jeszcze każdy byłby bardzo zajęty. Jak to się pani udaje działać na tylu frontach? No po pierwsze dziękuję bardzo za tę nominację. Ogromnie się cieszę, że tyle osób jednak na mnie głosowało. Z tego powodu, że wśród nominowanych były same znakomitości. I to jest szczególnie dla mnie miłe i ważne. Natomiast rzeczywiście ludzie nie wiedzą, może dobrze dlatego, że rozmawiamy i że takie jest pani pytanie, nie wiedzą zupełnie, że ja mam tyle rozmaitych zajęć, bo przeważnie widzą się wydaje, czy internetowym obserwatorom, że jeżeli aktor, zwłaszcza aktor, nie występuje codziennie w telewizji w jakimś znanym serialu i go nie widać bez przerwy, to znaczy, że on umarł i nic nie robi. A to tak nie jest. Aktorzy zawodowi robią różne rzeczy. Jak wygląda praca różnorodnych osób na planie, na scenie różnorodnych pokoleń? To jest bardzo ciekawy temat dla HR-owców, którzy właśnie często się obawiają, że do tak zwanego młodego, dynamicznego zespołu mają wpuścić osoby bardziej dojrzałe, z dużym doświadczeniem. Jak pani widzi to ze swojej współpracy? Przede wszystkim, po pierwsze, przeczytałam niedawno wypowiedź słynnego geriatry, ordynatora szpitala chyba w Krakowie, który powiedział właśnie to, co jest niby oczywiste, że spotkał starych 30-latków i młodych 80-latków. I to jest kwestia psychiki. Całe życie przeżywamy w głowie. Ja naprawdę się świetnie porozumiewam w normalny sposób z moim synem i jego kolegami. Nie ma to dla mnie w ogóle problemu. Męża miałam 25 lat starszego i przez ponad 20 lat naszego związku ani razu do głowy nam nie przyszło, żeby rozmawiać o różnicy wieku. Kompletnie nam to nie przychodziło do głowy. To był człowiek tak młody duchem po prostu i koniec na tym. I to ta metryka nie miała nic do tego. Jeśli chodzi z kolei o pracodawców, ja też prowadzę od wielu lat, to już blisko 30, więc zaczęłam jeszcze jako młoda osoba przecież prowadzić tę agencję moją. Zatrudniałam ludzi w różnych wieku i w ogóle dla mnie takim jakby mottem życiowym jest to, że w życiu ważne są trzy rzeczy. Jakiś talent w zawodzie, wykształcenie i doświadczenie. I ten trzeci punkt jest jakoś ostatnio lekceważony, nie mówiąc o drugim, że wykształcenie też jest troszkę takie nie w modzie. Tak, a już doświadczenie w ogóle. A dla mnie to jest rzecz szalenie ważna. Ja zdecydowanie zawsze wolałam pracownika doświadczonego na swoim stanowisku pracy, ale ja daję tylko drobne przykłady, które mają być odpowiedzią na pani pytanie, że doświadczenie u pracownika jest rzeczą szalenie ważną. Oczywiście, że nie zatrudnię kogoś, kto mi mówi przez telefon, że jestem chory, że jestem ledwo żywy, no, prawda? I już się do niczego nie nadaje i wszystko zapominam. No to nie mówimy o ludziach 90+, które się akurat źle czują. Z jakimi
reakcjami na tych spotkaniach Uniwersytetów Trzeciego Wieku się Pani spotyka? Jak to się dzieje, jak ludzie reagują, czego by jeszcze chcieli? Bo to są często osoby, które co dopiero przeszły na emeryturę. Właściwie to w Polsce jest trochę taki zwyczaj, że ten wiek emerytalny w większości zawodów tak się obniżył. Bo no i po pierwszej fascynacji tego, że się ma czas, nagle widzą, że nie bardzo mają co z sobą robić i bardzo wielu z nich się zapisuje na te uniwersytety trzeciego wieku, co jest fantastyczną ideą i inicjatywą. Tak. Jak Pani ocenia te spotkania z tymi właśnie osobami na tych uniwersytetach? Bardzo wysoko i dobrze oceniam. Ja prowadziłam przez wiele lat przede wszystkim i pisałam dla dzieci i taki cykl Teatr Dziecięcy pod wspólną nazwą Pokochaj Teatr. To były moje autorskie przedstawienia z piosenkami. I mogłabym to robić nadal. Na to jest wielkie zapotrzebowanie, czy występy po prostu dla ludzi. Natomiast ja się skupiłam wręcz, bym powiedziała, na seniorach, bo to jest wspaniała publiczność. I czasem jak pytam panią dyrektor, a kto to dzisiaj będzie tu w tym klubie seniora czy na uniwersytecie, kogo się można spodziewać, to ostatnio usłyszałam, pani Lauro, to będzie elita intelektualna naszego miasta, bo tacy ludzie się zapisują.